I witam was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Atomowej Pogody. Na zewnątrz jest zimno, chyba dosyć, nawet minus 10 stopni. Ja natomiast mam tutaj herbatę i zapraszam was na następny odcinek, w którym będziemy ścigać dowódcę wolności, takiego jednego wrednego zdrajcę. On jest gdzieś tutaj, gdzieś na tym obszarze, więc powinniśmy go dogonić. No i cóż, chyba jesteśmy na to gotowi. Tak, jeszcze tylko spojrzę na nasz ekwipunek, ponieważ dosyć dawno już nie grałem. Mamy naszego Vipera, a właściwie to jest chyba MP5, jeśli dobrze pamiętam. Chaser 13, dobra. Myślę, że damy sobie radę, tylko tak teraz patrzę, którędy by tu iść. Czy właściwie tędy wyjdziemy? Chcesz zyskać możemy sobie poważanie tak. innych stalkerów? Chcesz Nie. stać się częścią grupy wiernych przyjaciół? Możemy iść tędy albo tamtędy, ale tam są pijawki, więc nie będziemy tam się kierować. Co my tutaj mamy? Coś ciekawego. Ale w sumie pusto. Dobra. Okej, latarki to my nie chcemy. Tak jest. Wszędzie czysto, czysto. Tylko ta anomalia, która nie daje mi spokoju. O właśnie, tam coś jeszcze jest. A tak, już pamiętam. Ale to nas na razie nie interesuje. Okej, spokój. Cisza, spokój. Wrony ćwierkają, więc jest dobrze. A tutaj mam jeszcze jakąś grupkę stalkerów i schowek, więc może zajrzymy tutaj od razu. A tak, pamiętam, tu jest obóz. Witam. Witam. Handlujemy czymś na przykład, ale i tak nie masz czym, dobra. Apteczki, właśnie, apteczki. Niech no tylko zobaczę, ile mam apteczek. Dobra, powinno starczyć. Co chciałeś mi powiedzieć? Chciałem przejść obok. Dziękuję. Co wy tutaj macie ciekawego? Pusto. Kolega śpi, więc nie będziemy go budzić. A schowek jest... Haha, no właśnie. To nie takie proste, bo schowek jest gdzieś na górze. No dobra, trudno się mówi. Ale chociaż odwiedziliśmy chłopaków. A może zajrzymy tutaj jeszcze? Co prawda mapka nie pokazuje nic. Ale może coś. Tak liczę trochę na jakiś może lepszy kombinezon? Nie, niestety to się zawiodłem. I sprawdzę jeszcze przy okazji, czy mamy jakąś inną amunicję, w razie czego. No mamy, aczkolwiek tego jest niewiele. Dobra, zostaniemy na razie przy tej. Trzeba dosyć oszczędnie jej używać. Okej. Tutaj mamy bazę, w której jest laboratorium. Właściwie to jest chyba fabryka, a nie baza. Ale nikogo tam nie ma, dobra. Więc możemy przejść sobie spokojnie. I mostek, który pamiętam, że był strasznie radioaktywny w pierwszej części. Ja nie wiem, jak tutaj jest. Zaraz zresztą zobaczymy, zaraz się przekonamy. A tam mamy jeszcze jakiegoś trupa, gdzieś tam leży. Chyba gdzieś za tym kamieniem, ale dobra. Chociaż czekajcie. Uwaga, wszystkie oddziały wolności. Natknęliśmy się na najemników koło starego gospodarstwa. Napotkaliśmy silny opór, potrzebujemy pomocy. Powtarzam, natychmiast potrzebujemy posiłków. Okej, czy to jest... Tak jest, to jest chyba tutaj. No dobra, zdaje się, że dowódca, były dowódca właściwie... A, jednak jest promieniowanie. Były dowódca, zdaje się, ma kolegów. Ale dobra, już biegniemy na ratunek. Mam nadzieję, że zdążymy i że się rozprawimy z nimi. Chociaż różnie to bywa. Dobra, słychać, słychać. Dobra, to są nasi. Całkiem sprawnie przeskoczyli przez płot, a my... Dobra, zrobimy sobie tutaj wejście. Można, dobra. Trzeba się znaleźć szybko jakąś osłonę, to nie będzie takie proste. Gdzie oni są?
Tutaj, dzień dobry. Krwawimy! Nie pamiętam, jak się używało bandaży. Gdzie on jest? O cholera. Dobra. O kurczę. Wiecie co? Tu się przyda mocniejsza amunicja. Inaczej chyba nie pójdzie. Powinienem może z innej strony go zajść. Może to by coś dało. Co jest? Wreszcie. A, czemu ja zmieniłem amunicję? Tego nie wiem, ale... Dobra, to się przyda. Ale później przeszukamy te trupy. Jeszcze gdzieś ktoś jest chyba. Dobra, uleczmy się. A przynajmniej użyjmy bandaży. Okej. I co, i to wszystko? Nie. Ktoś gdzieś jeszcze jest. Dobra, używajmy osłon, żeby to miało ręce i nogi. Dzień dobry. Oż ty cholero jedna. No, może skorzystamy sobie z tego? Niekoniecznie. Wiecie co, kończy mi się amunicja. A tam nas zachodzi od tyłu gość. Dobra. Prosto w głowę. Czy ja słyszałem? Właśnie granat. Okej. Trzeba stąd uciekać. Chyba następny granat. Cholera, gdzie oni są? O, dobra. Nie pozostaniemy dłużni. Tam gdzieś. Dobra, zasięg zupełnie nie ten, ale... No właśnie, ale co? A tam jest. Dobra, spróbujemy od tej strony. Noż. Okej. No, wreszcie. Ciężko było. Nasz biedny dowódca daleko nie zaszedł. Jego nowi przyjaciele znaleźli mu przytulne miejsce na gałęzi. No i słusznie. Dobra, zabierz PDA tego frajera i wracaj do mnie. Okej. Bardzo chętnie. Jeżeli dobrze mi za to zapłacicie. Bo trochę tutaj straciliśmy amunicji, magazynku. O. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu się kroi. Jakaś grubsza afera. Gdzie jest jego PDA? Tutaj. Informacje na temat współpracy z najemnikami. No nie możemy niestety tego odczytać. Ja może jeszcze przeszukam te trupy. Zdaje się, że naszych też sporo tutaj padło. Jeśli nie wszyscy. Okej, ciebie chyba przeszukiwałem, ale zrobię to jeszcze raz. Masz, widzę, karabin. Stiepa doktor. Co my tutaj mamy? To jest zmodyfikowany M4. Dobra. Z tłumikiem. No ciekawe, ciekawe. Czy tłumik można podłączyć pod... Można, cudnie. Okej, rozładujemy. Zobaczmy, w jakim to jest stanie. Gorszym niż nasz Viper. Ale jakby to podreperować, to może nie będzie tak źle. No ale dobra, apteczki by się przydały jeszcze. O, widzę, że chłopaki tam poszli, dobra. Ciebie chyba też przeszukiwałem, ale zobaczymy, co ty tutaj jeszcze masz. Nie, nie przeszukiwałem cię. Żenika Portier. I jest... co to jest? IU-86. Rozładujemy go. Dobra. Zupełnie nie do użytku.
Tego chyba sprawdzaliśmy. Chyba tak. Ale nie zaszkodzi się upewnić po raz drugi. Dobra, tylko pistolet mu został i coś jeszcze. I kolejny M4. A właściwie treska. Tumik. Czy tumik coś jest warty? Nie, 200. Nie tak dużo. Tak patrzę, który jest bardziej zniszczony, ale prawdę mówiąc nie bardzo widzę różnicę. Ale weźmiemy. Jesteśmy ciutkę obciążeni. Ale nie powinno być najgorzej jeszcze. Chyba, że znajdziemy coś lepszego. Okej, to będzie... W sumie to nie będzie dosyć ciekawy odcinek pod tym względem. Tego jest dużo. Co my tutaj mamy jeszcze? Amunicję 45 ACP, cokolwiek to znaczy. Ale to chyba jest przeciwpancerna. I chaser kolejny. Ale nie, nasz jest podrasowany, więc tego tylko rozładujemy. I pozbędziemy się go. W zasadzie mogłem użyć tego chasera. Akurat mieliśmy tutaj sytuację na bliską odległość. Ale niestety nie pomyślałem. Dobra, trochę już tej amunicji mamy. Dobra, jeszcze tylko to wezmę i zobaczymy, jak to wygląda. Okej. Jednego wyrzucimy. I to chyba wszyscy. Nie, tam jeszcze ktoś jest. O właśnie, ten pan ma prawdziwe skarby. Romka Ostry z Wolności i ma kałasznikowa. Sprawdźmy, co to za kałasznikow. W stanie... No zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdzie, jak go podreperujemy. I... Może jeszcze? O, właśnie. Dobra. Jak najbardziej. Tak, moja natura chomika tutaj się już... odzywa. Ten pan, dobra, ten już sprawdzony. O, okej, tu chyba coś jeszcze było? Schowek? Nie. Jakaś skrzyneczka z apteczką. Nie, nie chciałem wódki brać. Nie piję na służbie. Dobra. Możemy iść, możemy wracać. Tylko nie pistolet. Nie, nie, nie. No dobra, sprawdzimy jeszcze tylko tego. Gdzieś on leżał tutaj. Co ma? Też ma kałasznikowa. No i dobra, możemy iść. O, czekajcie, tam coś się rusza. Świniak. Świniaczek. Prosiaczek, a tam... całe stado prosiaków. Okej, to my to obejdziemy sobie bokiem. Przecież tam są jakieś trupy. Nie, chyba nie warto. Zresztą i tak już nie mamy gdzie pomieścić gratów. Tam mamy obóz. Tak jest, ale to są nasi, więc ich nie tykamy. A ja w międzyczasie napiję się herbaty. No dobra, odpocznij sobie. Skoro tego tak bardzo potrzebujesz, chyba że mamy... Nie mamy. Mamy. Dobra, napijemy się i możemy iść dalej. Dodało nam skrzydeł. A co my tutaj mamy? A tylko jakieś graty. Ciężarówka, a właściwie jej wrak. A czy coś tam jest, czy mi się wydaje? Nie, trup. Okej, tam mamy trupa. Nie, damy mu spokój, niech sobie leży, niech sobie gnije. Dobra, jesteśmy już blisko. No naprawdę, ten odcinek nie był może za ciekawy.
No ale nic, to taka misja. Myślałem, że trochę lepiej się to potoczy, że trochę sprawniej nam to pójdzie, ale i tak jest nieźle. Tam są jeszcze jakieś trupy. Nie, dobra, nie. Dobra, zaraz będziemy musieli się zatrzymać, oczywiście. Bo nasz biedny najemnik się zmęczył. Zresztą wcale mu się nie dziwię, ale dobry punkt chyba mamy. Jesteśmy trochę osłonięci. O, jest ok. Nic nas nie powinno tutaj zaskoczyć. Dobra, idziemy dalej. Przebijamy się przez krzaki. No i widzicie, ogólnie zdrada nie popłaca, jeśli chodzi o tego dowódcę. Witam. Ja też was witam. Teraz mamy iść do dowódcy. Jeśli cenicie sobie wolność i towarzystwo podobnych wam osób, dołączcie do tego prawdziwego dowódcy. Wolność przyjmie każdego, kto stanie w naszych drzwiach. Co mi powiesz? W sumie nic. Ładny mundur. Mów głośniej. Czekajcie. Jak się szło do niego? Tędy chyba. Chociaż tą galerią też się dało przejść. No, kolego, nie spychaj mnie. No i dobra, przekażmy wiadomości. Witaj w moich skromnych progach. Dzięki za pomoc. Po strzelaninie w gospodarstwie wiemy, że za atakami na wolność stoją najemnicy. Potwierdzają to również informacje z PDA dowódcy. Teraz pytanie, po co to robią? Najemnicy zawsze byli neutralni i współpracowali ze wszystkimi frakcjami w zonie. Ciekawe, na czyje zamówienie była ta robota? Może powinności albo armii? Mam teraz więcej pytań niż odpowiedzi, ale rozgryzę to, możesz być pewien. No dobra, to co z tym kłem, bo w sumie tylko po to wykonaliśmy to zadanie. Chciałem uzyskać informacje o swoim koledze. Dotrzymałeś swojej części umowy, więc opowiem ci o kle. Szukał tu rzadkich części i bardzo mnie zaciekawiło, na co mu ten stary szmelc. Zapytałem go wprost, a on powiedział, żebym się nie wtrącał, ale ja się łatwo nie poddaję. Kazałem jednemu z naszych techników włamać się na częstotliwość jego PDA i przez kilka dni monitorowaliśmy jego poczynania. Wygląda na to, że poszedł na wysypisko, tam bym go szukał. Przy okazji zapisałem sobie częstotliwość jego PDA, już ci ją przesłałem. Twój PDA pokazuje ci teraz jego położenie. No, w sumie, może i nieładne, ale za to jakie pomocne. Dobra, jesteś dzięki za wszelkie informacje. Wolności jeszcze raz? Może innym razem, teraz mam do sprzedania pewne rzeczy. Czy chcę się do nich przyłączyć? Powodzenia, przekazuj mi najnowsze informacje. Okej, trzymaj się. Niekoniecznie chcę do nich dołączyć, chcę teraz ogarnąć swój ekwipunek i chyba wyruszymy na poszukiwanie kła. Zaraz zobaczymy, gdzie on w ogóle jest, gdzie on w ogóle polasł. Okej, czyli jest tutaj. Pytanie, czy muszę go koniecznie gonić jak najszybciej? Czy też nie? Czy to nie jest czasem baza, w której byliśmy, obóz, w którym byliśmy? Tak mi to wygląda. Okej, no dobra, w takim razie, jak tylko ogarniemy tutaj ekwipunek, to wyruszymy do niego. Ale teraz tak, musimy iść do Ashota. Do naszego lokalnego dowcipnisia. Sekundę, kolego. Już idę. Okay. Cześć, stary. Szukasz dobrej okazji? Nie, szukam... Dzięki, najemniku. Wiesz, czego szukam? Pieniędzy. Poczekajcie, miałem to chyba sprzedać, co? Znaczy, sprzedać, naprawić. Przecież i tak nie mam pieniędzy. Powiem wam, że ciężki dylemat. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Może jakaś apteczka by się przydała, 300 rubli, my mamy tylko 546, no ubogo. Kombinezon jest fajny i raczej lepszy od naszego.
Dołącz do frakcji Wolność. Razem uratujemy zonę. Zwłaszcza, że nasz jest, jest już podziurawiony. Okej. Czy coś jeszcze? Tak, kałasznikow do sprzedania, chociaż... Dobra, wiecie co, inaczej to zrobimy, ja ogarnę wszystko sobie tutaj. I wrócę do was po prostu w następnym odcinku. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!